Hej, cześć, siewano. Ja jestem Admiros i witam was w grze Valiant Hearts The Great War. Wielka wojna, gramy jako Karl. I trzeba się wydostać z obozu i po prostu uciec z tej wojny. No, tu już mamy bardzo skomplikowane, trzeci rozdział. Okej. Ten jest chory, potrzeba mu jakiejś apteczki. Chyba na razie tu nic nie zrobię, trzeba będzie pójść do Anny i wziąć jakąś apteczkę z tego co tutaj widzę. Spiżarnia. No tak, potrzebna mu fajka. Okej. Dobra. Mam szelki. A co on mi da w zamian? Apteczkę. To ma sens. Czy on właśnie poklepał skrzynkę? What the hell? Dobra, apteczkę wiem komu zanieść. To był taki gościu chyba w tym budynku, z tego co pamiętam. Tak. Wózkowy, no ale po co mi te worki? Czerwona chustka. To nie jest jakiś przedmiot. A więc po co mi czerwona chustka? Jeszcze nie wiem, ale na pewno do czegoś się przyda. I z tego co widzę, już tutaj więcej nic nie zrobię. Okej, nie tutaj. Dobra, tu już byłem. No po co mi podpowiedź? No, co mi podpowiesz, gołąbku? Wow, super. Dzięki. Powinienem się teraz jeszcze bardziej wycofać. Tam jak imprezują, ja pierdzielę. Dobra, wiem, że tu muszę coś zrobić na pewno. O! No tak, teraz to ma sens. Tylko wpuszcza z czerwonymi chustkami ludzi. Bo grają w karty, dobra. Bierzemy fajkę. Dobra, dzięki. I idziemy do tego kolesia w spiżarni, z tego co pamiętam. Tutaj? Nie. Gdzieś tutaj musi być, okej. Nie. Ale prawie tutaj. Dobra. Na 100% tutaj. Trzymaj. Nie ma tak spróchniałe deski. O! Coś podniosłem przez przypadek. Pudełko na ciastka.
Fajne. Stacjonujący w obozach wojskowych żołnierze niejednokrotnie cierpieli głód, dlatego często zdarzało się im kraść jedzenie. To ręcznie wykonane metalowe pudełko służyło do przechowywania chleba lub ciastek. Jego właściciel mógł zabrać jedzenie do pracy, nie obawiając się, iż zostanie ono skradzione. I tutaj pięknie. Mission accomplished. Dobra. Masz. Oj, niby. Ej, bugła. No i jesteśmy. A gdzie jest Anna? Czas. O co chodzi? Ale będzie ucieczka. Chwila prawdy. Dobra. O, na serio? Chyba ucieczki nie są najlepszym pomysłem. Wiedziałem, że to nie może się tak skończyć. Wiedziałem, ta gra gra po prostu na emocjach. Jednak Freddy żyje, Walt żyje, więc można odetchnąć z ulgą. I z tego, co widziałem na filmiku, to Freddy pragnie zemsty dlatego, bo podczas jego ślubu zginęła jego małżonka. I to z winy oczywiście Niemców. Ciemno tutaj. Okej, mamy jakiś fakt? No oczywiście, mamy nowe fakty. Przedmiotów nie mamy. Dobra. Pojazdy opancerzone. Artyleria szturmowa powstała w trakcie wojny z myślą o przełamaniu linii wroga. Pojawiły się wtedy pierwsze prototypy wozów opancerzonych. Dowództwo zauważyło, że pojazdy kołowe były bardzo nieefektywne w warunkach okopów. Z tego powodu inżynierowie opracowywali nowe projekty mające poradzić sobie z tym problemem. Doskonałym rozwiązaniem okazał się gąsienicowy układ bieżny. Ziemia niczyja, o właśnie, na temat ziemi niczyjej będą jakieś informacje. Ziemią niczyją zwano pas ziemi pomiędzy alianckimi a niemieckimi zasiekami. Szerokość pasa wahała się od 50 do 1500 metrów. Za dnia ziemię niczyją dokładnie obserwowano i każdy maruder, który na nią wkroczył, po chwili ginął, jednak w nocy teren stawał się polem do popisu dla zwiadowców i szpiegów, którzy przemykali pomiędzy zasiekami z drutu kolczastego rozstawionymi w celu ochrony okopów. Większość ofiar bitew dokonało swojego żywota na ziemi niczyjej. Okej. Ktoś tam woła pomocy. Nie ma prądu. Jest i doktorek. Zna się na elektryczności. O, i ma bezpiecznik.
Nice. Okej, potrzebny resort, tak? Tu coś leży. Co to jest? Latarki. Latarki były bardzo popularne w okopach. Standardowe wojskowe modele zasilane bateriami projektowane były tak, aby można było je przenosić na pasach z amunicją. Najdziwniejsza latarka, jaką w swoim życiu widziałem. Naprawdę. A, tamto leży trochę dalej. Open door. Sztylet? Zniszczony niemiecki bagnet. Ten długi, płaski i szeroki niemiecki bagnet przeznaczony był do wbijania w klatkę piersiową wroga i łamania jego żeber. Musiało boleć. Tędy nie przerzucę. Wszystko płonie, ja pierdzielę. W ten sposób, dobra. Wiecie co, wciąż nie mogę uwierzyć, że ta gra robi to tak, że wydaje się, że wszyscy umierają, a jednak tak nie jest. Freddy i Walt żyją i mają się dobrze. Chociaż w sumie Emil myślał, że zginęli, więc w sumie to się zgadza z jego przeżyciami. A tu jednak niespodzianka. I co, pojedzie jeszcze? Na pies też wsiada. Nie wsiada? I to nie. W tę stronę. Okay, chciałbym z tego wysiąść, bo tam jest szafka, którą pominąłem chyba. Dobra. Ok. Proszę. O, co to jest? Martwy szczur. Zdechły szczur nie był odpadem, zwłaszcza gdy na obiad przyrządzono go narożnie. Przymierający głodem ludzie gotowi są zjeść wszystko. Nawet szczura? No cóż. Tu mamy. Brakuje czegoś. No, działka. Trzeba iść za naukowcem i może on nam coś podpowie. Okej, pewnie tutaj poszedł. Ta. Okej, o co kaman? Takie coś mam zrobić. Na pewno kwadrat. Okej.
No. O. Prawie. Chociaż prawie robi wielką różnicę. No, jednak to jeszcze nie to. To na pewno będzie tak. Ile to będzie kręcenia? Nie mam pojęcia. Skorzystam z podpowiedzi. Okej, to tak, to tak, to tak. No to w sumie tak to zrobiłem, ale... Jak to było? Już jestem blisko, z podpowiedzią. O! No trochę krzywo, ale... Ale prawie. Nie mam pojęcia. Dobra, druga podpowiedź. Co mi to dało w ogóle? Mhm. No i przecież zrobiłem to tak jak trzeba. No tak. Mamy tu przecież dźwignię. No i jest. Złe. Dlaczego złe? Przecież podpowiedź była jasna.
Tak, tak. I tak, no. No, prawie, ale chyba to jeszcze nie to. Wyszedł jakiś krzywol. O! Okej, spoko, udało się. Teraz kwadrat, tak? To już będzie łatwiejsze. Trzymaj. Działa. Okej, nie wiem, o co w tym chodzi. Okej, pewnie muszę w odpowiednim momencie. Dobra. Pięknie. Mamy czołga. Yeah. Nice. Czemu nie mogę ich trafić? Jakie pociski. Drut kolczasty? Really? Dla mnie to nic. No, dobra, rozwaliłem. O, miny, naprawdę? Pięknie. O,
powinienem tu wjeżdżać. No właśnie, ale innego wyjścia nie było. Do wyjścia. Bum. Wszystko rozwali. Nic mi nie stanie na drodze teraz. No chyba, że to będzie Vondor. No to wtedy może być ciężko. Lucky Freddy was given a hero's welcome by the French forces. Emil wrote to Anna to let her know that her father was free and out of harm's way. Freddy and Emil's reunion, however, would be short-lived. May 14th, 1916. Freddy was sent to the Somme, while Emil's regiment was quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Beaucroix. This is where the conflict had moved underground. Holed up in their trenches, the two camps dug tunnels and galleries. The underground war had begun. Okej, dobra, słuchajcie. Tak więc wszyscy znów się połączyli, spotkali się ponownie i znów zostali rozdzieleni. Jej! Świetnie, uwielbiam tę grę. Świetnie trzyma w napięciu. Dobra, w tym miejscu zakończymy. Mam nadzieję oczywiście, że wszystkim się podobało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie oczywiście śledzić materiały na bieżąco. Klikajcie łapki w górę, jeżeli Wam się filmik podobał. Piszcie komentarze. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!